wątek przedłużać, ale nie o to chodzi. Być może Państwo, jeżeli będziecie chcieli zadać pytania, o coś tam w szczegółach zapytać, to spróbujemy na te pytania odpowiedzieć. Konkluzja jest taka, proszę Państwa, dosyć. Dosyć. Polacy powinni powiedzieć dość. To jest najwyższy czas, żebyśmy to zrobili. Bo jeżeli rzeczywiście tego teraz nie zrobimy, mam na myśli już być może jesień tego roku, to być może okaże się, że za rok nie będzie do czego wracać. Ci ludzie są, jak widać, zdolni do wszystkiego. Zdolni dosłownie do wszystkiego. Są w stanie fałszować wybory, są w stanie drukować pieniądze, są w stanie porozumieć się z naszymi największymi wrogami, tylko żeby wyeliminować naszego prezydenta świętej pamięci. Są w stanie zrobić wszystko i mają tyle na sumieniu, że tej władzy tak wprost w demokratycznych wyborach, śmiem twierdzić, nie oddadzą. Dlatego, że... Panie pośle, mam takie pytanie. W związku z tym, co pan powiedział, co obserwujemy w Polsce w tych ostatnich dniach i tygodniach. Co dalej? Co dalej robić? Opozycja nie jest się w stanie dogadać. Ja czasami myślę o tej całej sytuacji i myślę, że już nic innego nie pozostało w pewnej części społeczeństwa, jak jakieś formy niedemokratyczne, żeby zrobić porządek. Ja osobiście uważam, że do następnych wyborów to się nie zmieni. Co zrobić? To jest zasadnicze pytanie. Ja sobie na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Nie, no może kilka tych pytań puśćmy, no i później będziemy próbowali. Eleonora Kakulska. Ja mam pytanie dotyczące osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem. Otóż też została ratyfikowana konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która mówi między innymi o pomocy w zatrudnieniu. I teraz tak, uważam, że tych środków na zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest stanowczo za mało. Gdzie są te środki unijne? Ja i tak, chwała Bogu, mówię, że 5 miesięcy to już jest coś, bo można sobie kupić buty, spodnie, okulary, leczy się. Ale dlaczego tak się dzieje, że osoby te są najbardziej zapomniane przez rząd, to już nie mówię, władze samorządowe, ale chciałabym, żeby również europosłowie trochę się tym sprawą zajęli. Druga sprawa, też bardzo taka, która mnie nurtuje. Laptopy. Mówi się dużo przeciwko wykluczeniu cyfrowemu. No co się dzieje? Na przykład osoby niepełnosprawne w dalszym ciągu lub o na tym najniższym standardzie dochodzie nie otrzymują tego, a zaczynają się wymogi. Urząd Pracy powoli potrzebuje, że osoba musi się poprzez internet zalogować. Urząd Skarbowy mówi się też, że już powinni się rozliczyć. Pytam się, dlaczego? Albo jest za mało tych środków, albo po prostu trzeba to dokładnie rozliczyć, bo na obecną chwilę to nie są rozliczone te środki. I wspomniał pan o Azoka. Ja chciałbym się dowiedzieć, i może wielu tutaj słuchaczy też, między innymi jest tam, są badania grafenu. Jest to podobno materiał taki tam tysiąckrotnie silniejszy od stali i tak dalej. Czy dlatego Rosjanie tam nie wkładają swojego nosa, żeby właśnie to, na czym Polacy badają, prawdopodobnie już są tam jakieś wyniki, czy dlatego Rosjanie tam tego swojego nosa nie wsadzają i nie chcą nam tego po prostu ukraść, bo są do tego zdolni. Dziękuję. Ja chciałam zapytać pana, panie pośle, czy nie odnosi pan wrażenia, że z każdą aferą, która wybucha w Polsce na przestrzeni tych 7-8 lat, które minęły, że każda ta afera przesuwa jakby granice etyczne, moralne, granice przyzwoitości naszych polityków. I w pewnym momencie te przekazy, które otrzymujemy, chociażby ta ostatnia afera pokazująca, w jaki sposób politycy się komunikują, na jakiej płaszczyźnie, jak nie szanują żadnych wartości, jakby to słowo przyzwoitość zupełnie się od swojego znaczenia odkleiło, do czego to zmierza i kto jest w stanie zatrzymać ten model uprawiania polityki, który jest powodem tego, że tak wielu bardzo ciekawych, sensownych ludzi w ogóle do polityki się nie garnie. Najlepszym przykładem jest to, że ta sala kiedyś zapełniana była po brzegi. Trudno było na spotkania z politykami wejść, posłuchać, zobaczyć, ocenić ich sposób widzenia spraw, sposób widzenia tego, co my tutaj na dole
z czym się tu borykamy, i odróżniamy. Jeżeli to dalej będzie szło w takim kierunku, jaki mamy okazję i ze zniesmaczeniem to oglądamy, to obawiam się, że pewnego dnia na hasło spotkanie z posłem, i nawet gdyby był najzacniejszy, nawet gdyby był najbardziej przyzwoity w postrzeganiu tego sposobu wykonywania swojego zawodu, to obawiam się, że sale będą dalej świeciły pustkami. Dziękuję za te pytania. Spróbuję jakoś tam pokrótce do każdego się odnieść. Tuż pan zaczął od tego, czego należy się spodziewać, co robić w tej skomplikowanej sytuacji. Rzeczywiście, proszę państwa, część jakby opinii publicznej, szczególnie młodzi ludzie, uważają, że należy jako zawiesić te demokratyczne sposoby działania, nie wiem, wychodzić na ulicę, robić taki kijowski Majdan, protestować aż do skutku, aż ta władza odejdzie. Być może będą i takie sposoby na jesieni. Chcę powiedzieć bardzo jasno, Prawo i Sprawiedliwość tego rodzaju akcji nie przewiduje, choć oczywiście nie wykluczamy, że na jesieni będą organizowane przez nas manifestacje. Natomiast działamy metodami demokratycznymi. Właśnie jedną z tych metod jest ten wniosek konstruktywne wotum nieufności dla obecnie rządzących. Ja wiem, że w mediach to zostało już obśmiane, bo mówi się, no właśnie, pan profesor Gliński z laptopa, prawda, co to za propozycja, PiS nie jest w stanie zgromadzić wokół siebie całej opozycji. Proszę państwa, powiedzmy sobie otwartym tekstem. Partia opozycyjna w tym Sejmie jest tylko jedna. Tylko jedna. Jest nią Prawo i Sprawiedliwość. No, w opozycji jest także pan poseł Gowin i jego dwójka najbliższych współpracowników i to, co zostało po Solidarnej Polsce. SLD i ruch Palikota to nie są partie opozycyjne. One tylko uważają, to znaczy co jakiś czas ich przywódcy wygłaszają takie frazy, że oni są w opozycji. Otóż pan Palikot poparł najważniejsze ze zmian, jakie zaproponowały rządzący, w szczególności wiek emerytalny. Pan Palikot szedł do wyborów z wielkim hasłem, hasłami socjalnymi. Mówił o pomocy ludziom, po pochyleniu się nad najbiedniejszymi. Tam miał te wątki także antykościelne, ale program gospodarczy miał charakter socjalny. I jedno z pierwszych głosowań to jest poparcie podwyższenia wieku emerytalnego dla kobiet o 5 lat, dla mężczyzn o 2 lata, a kobiet pracujących w gospodarstwach rolnych o lat 12. Już nie mówię, że to poparł także PSL, który mieni się partią wiejską. Więc proszę państwa, jeszcze raz, partia opozycyjna jest naprawdę ta prawdziwa tylko jedna. W związku z tym to, co nam się wrzuca, że my nie potrafimy się porozumieć z SLD czy ruchem Palikota, my nie jesteśmy w stanie się z nimi porozumieć, bo oni o czym innym myślą. Toż SLD przebiera nogami, aby po wyborach wzmocnić obecną koalicję i uzyskać w ten sposób większość. Pan przewodniczący Miller wyobraża sobie, że będzie wicepremierem, a może jeżeli Tusk osłabnie, to nawet premierem takiego rządu. Więc proszę państwa, to jest udawana opozycja. Dlatego my mówimy bardzo mocno, że chcemy w tych wyborach wygrać w tak zdecydowany sposób, żeby nie był potrzebny koalicjant. Ale nad koalicjantem pracujemy. To znaczy odbyła się rozmowa pana prezesa Kaczyńskiego z panem posłem Gowinem. Pan poseł Gowin będzie tworzył, nie wiem na ile mu się to uda, klub parlamentarny jeszcze w ramach tej kadencji. Zobaczymy, jak mu się powiedzie. Mimo tego, że w sprawach gospodarczych on często jest bardzo liberalny, a nasz program jest no jednak zgoła inny, tu uważamy, że z nim tą politykę jesteśmy w stanie realizować. Zobaczymy, co z tego powstanie. Rządów PiS-u policja polityczna, czyli ABW, weszło do jakiejkolwiek redakcji. Wszystko jedno jakie. Przecież to zostałby poruszany cały kraj, cały świat. A tutaj
pokazuje się, że no, to się nic takiego nie stało, przecież tam wyłamano tylko jedne drzwi, a tak naprawdę to chciano porozmawiać sobie z redaktorem naczelnym, żeby on jednak te taśmy dobrowolnie oddał i tylko chciano zrobić kopię i mu to wszystko oddać. Rozmawiają. Na początek był szok, a teraz już to jest rozmywane dzień po dniu, konsekwentnie, z nadzieją, że Polacy uznają, że nic się nie stało. Stąd te nasze wnioski właśnie o konstruktywne wotum nieufności, stąd wnioski do prokuratury. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie rozwijać. Być może na jesieni zorganizujemy w Warszawie jakąś wielką manifestację razem z Solidarnością, Radiem Maryja, Gazetą Polską i tak dalej, chcąc pokazać, że nie ma zgody Polaków na to, aby tego rodzaju rzeczy były zamiatane pod dywan. Pani poruszyła ten wątek niepełnosprawnych. No, najlepiej by było takie pytania skierować do obecnie rządzących, to znaczy do przedstawiciela Platformy i PSL-u. Oni od 7 lat rządzą i w związku z tym, jak wygląda sytuacja niepełnosprawnych, za to odpowiadają. Ale powiem pani tak. Szanowni Pani, oczywiście my jako Prawo i Sprawiedliwość nie obiecujemy, że jak dojdziemy do władzy, to poprawimy natychmiast sytuację materialną wszystkich grup społecznych. Ale nie ulega dla nas najmniejszej wątpliwości, że ta polityka realizowana przez te 7 lat polega na tym, że bogatsi są jeszcze bogatsi, a biedniejsi są jeszcze biedniejsi. No bo jeżeli pozwala się panu Kulczykowi wyrwać dużą część majątku prawie za darmo i na raty, to dla jakichś grup społecznych nie starczy. To jest oczywiste. Pan premier Tusk bezradnie rozkładał ręce, spotykając się z matkami wychowującymi dzieci niepełnosprawne i powiedział, że nie ma 1000 złotych dla nich w sytuacji, kiedy jego ludzie no, uczestniczą w procederach, gdzie wyciekają z kasy państwowej setki milionów złotych. I to trwa całymi latami. No, proszę Państwa, pan jest tam taki wątek, oczywiście rzadko kto zwraca na to uwagę, bo to są dwa zdania tam powiedziane pomiędzy panem ministrem Grasiem, no, jednym z bardziej zaufanych ludzi premiera, rzecznikiem, teraz specjalistą od kontaktów z parlamentem rządu. Rozmawia z prezesem PKN Orlen, tej wielkiej spółki naftowej. I mówi bardzo wyraźnie, że człowiek, który został szefem PGE, to jest ten największy koncern energetyczny polski, był taki pan Kilian, kolega zresztą z KLD pana premiera Tuska, poszedł na 15 miesięcy do tego PGE tylko po to, żeby w pewnym momencie złożyć rezygnację i wziąć 7 milionów złotych odprawy. No i rzeczywiście ta operacja została przeprowadzona zupełnie niedawno, gdzieś tam na wiosnę, nie pamiętam, w marcu ten pan Kilian z zarządem odszedł z PGE i dokładnie taka odprawa została wypłacona. Więc proszę Państwa, ta operacja okazuje się była specjalnie zaplanowana, został delegowany, tam podpisuje się kontrakty z odpowiednimi właśnie odprawami, no i w jakimś momencie pan premier zdecydował, że on dalej już tym prezesem nie będzie, w związku z tym tą odprawę mu wypłacono. Więc przy takim sposobie podejścia do publicznego grosza, do majątku państwowego, no nie będzie dla najsłabszych, bo nie może być. My możemy tylko zadeklarować, że tę politykę zmienimy, że tę politykę w sposób zasadniczy zmienimy. Ci, którzy osiągają ogromne dochody, będą w Polsce płacili podatki. Banki będą płaciły podatki, hipermarkety będą płaciły podatki. Takie projekty ustaw już złożyliśmy w tym Sejmie, tylko niestety większość koalicyjna Platformy i PSL-u je odrzuciła. Uwadze. I wtedy, kiedy będziemy pilnowali kasy państwowej, to wtedy odrobinę lepsza będzie sytuacja każdej grupy, w tym także osób niepełnosprawnych. Rzeczywiście mówi się o tym, choć Azoty się do tego nie przyznają, że mają tę technologię. Wiemy, że ta technologia jest wyprowadzona także do takiej spółki w 100% państwowych, niezwiązanej z Azotami, która ma wdrażać tę technologię. Nawet było takie wydarzenie parę miesięcy temu, pan premier jakby w świetle Jupiterów pokazał, że no jesteśmy właśnie tacy nowocześni, polscy naukowcy są honorowani i że tu będzie taki sposób bezpośredniego przełożenia wynalazku na właśnie jakby jego produkcję na skalę przemysłową. Upłynęło od tego momentu parę miesięcy, nic nie wiemy o tym,
ale prawdopodobnie jest tak, że jakby prawo do tej technologii ma także grupa azotu. Ona nic z tym nie robi, bo to zostało przeniesione, ale ponoć to prawo ma. Natomiast tam pierwszym wątkiem, czy pierwszym zadaniem politycznym tego Rosjanina jest ewentualnie takie wejście we własność tej grupy, aby móc decydować o zakupach gazu. Produkcja nawozów azotowych to jest ogromne zużycie gazu. Wszystkie te firmy azotowe, o ile Polska zużywa gazu ziemnego około 11 miliardów metrów sześciennych, to ta grupa azoty zużywa go około 2 miliardów. Czyli to jest o to, żeby, jeżeli to będzie właściciel wielkiej firmy, to on będzie decydował, jaki gaz kupuje. Ma gazociągi z tamtej strony, nawet gdyby Polska zdecydowała inaczej, tak, będzie właścicielem, to będzie w dalszym ciągu kupował gaz ze wschodu. To jest ten projekt polityczny. Oprócz tego jest to oczywiście projekt ekonomiczny, bo on działa poza granicami Unii Europejskiej. Jeżeli by nabył firmę, ma tanie surowce w Rosji, mógłby kupować znacznie tańszy gaz, byłby niesłychanie konkurencyjny, więc ten projekt ma także i charakter ekonomiczny, ale przede wszystkim ma charakter polityczny. No i wreszcie pani pytała o klasę polityczną. Proszę Państwa, ja przede wszystkim chciałbym na początku uczynić takie zastrzeżenie. Proszę Państwa, to nie jest tak, że wszyscy politycy posługują się takim językiem. To nie jest tak, że wszyscy politycy tak podchodzą do swoich obowiązków, tak uważają, że tak powinno się rządzić, tak powinno się postępować, bo jak Państwo zauważacie, w tych mediach tak zwanego mętnego nurtu, tak się tłumaczy, że cała klasa polityczna do wymiany. Otóż, proszę Państwa, nie. My zdecydowanie jako Prawo i Sprawiedliwość od tej całej hałastry się jednak różnimy. Prawo i Sprawiedliwość rządziło przez 2 lata i naprawdę rządziło na tyle skutecznie, że trzeba było go brutalnie odsunąć od władzy, bo okazało się, że ugodzone zostały najważniejsze interesy wielkich tego świata. Więc tych błędów już nie powtórzymy, ale nie damy się włożyć do tego worka z całą klasą polityczną. My tak nie mówimy, niezależnie od tego, czy z mównicy sejmowej, czy też w pokojach hotelowych. Tak nie mówimy, tak nie podchodzimy do majątku narodowego. Polska Wschodnia to nie jest dla nas nic nieważnego. Inwestycje rozwojowe to nie jest tak, jak mówią panowie, kamieni kupa i tak dalej, i tak dalej. Więc zwracam na to uwagę, bo przekaz jest taki. Wszyscy są siebie warci, wszystkich do jednego wora, a ten wór do jeziora. Otóż my do tego wora na pewno nie damy się włożyć. Mówimy, że mamy program, chcemy odsunąć tych ludzi od władzy, natomiast oni coraz bardziej panicznie się boją różnych prezesów banku, bardziej sprzyjających koalicji, mniej sprzyjających, ale oczywiście znam przeszłość Belki, wiem kim był, wiem, że był zarejestrowanym tajnym współpracownikiem i tak dalej, ale wydawało mi się, że tego rodzaju człowiek nie jest w stanie przekroczyć pewnej granicy. A tu się okazuje, że bez żadnych zahamowań, że nie ma problemu. Wiecie Państwo, jak to się zostało, odbiło się niekorzystnie, to się wycisza ten wątek w Europie i na świecie. Otóż Polska od tego momentu jest uważana za taki kraj środkowoamerykański, że tutaj nie ma problemu. Nie ma jakiegoś niezależnego banku centralnego, ten bank może zrobić deal z rządzącymi, taki, jaki ci rządzący będą chcieli. Podkreślano niezależność prokuratury generalnej. No to pan Sienkiewicz powiedział, jaki niezależny jest prokurator. Jak mu coś tam brykał, no to go zaprosił do siebie, postawił 50 kamer przed tym, zaprosił wszystkie media i on musiał powiedzieć przed tymi kamerami, że on niezależny prokurator do pana ministra spraw wewnętrznych przychodzi w ukłonach. I przed takim szpalerem dziennikarzy musiał także z tego gabinetu wyjść. To jest naprawdę niszczy się państwo polskie, niszczy się niezależne instytucje. Natomiast cały czas słyszymy, że Polacy generalnie nic się nie stało. I im bardziej prawdopodobny jest powrót Prawa i Sprawiedliwości do władzy, tym kurczowa jest, tym bardziej kurczowa, zdecydowana, brutalna jest obrona rządzących.
Proszę Państwa, nikogo nikt nie złapał za rękę, ale zwróciliście Państwo uwagę, jak wyglądała końcówka wyborów do Parlamentu Europejskiego? Szło, prowadziło Prawo i Sprawiedliwość, nagle na 8 godzin okazało się, że dalej PKW nie może się posunąć. Jak się już posunęło, to okazało się, że 25 tysięcy głosów miała więcej Platforma niż Prawo i Sprawiedliwość. Więc to jest dla nas kolejny wniosek, że rzeczywiście, jeżeli w nadchodzących wyborach jeszcze mocniej nie przypilnujemy wyborów, proszę Państwa, co jest dla nas sygnałem, że tu, bo to mówi się, no jakże partia opozycyjna może nie wierzyć Państwowej Komisji Wyborczej. To jest destrukcja państwa. Proszę Państwa, no jeżeli my na pół roku wcześniej chcemy na przykład do prawa wyborczego wprowadzić taki zapis, żeby w każdym lokalu wyborczym przynajmniej na liczenie głosu była kamera internetowa, to w tej chwili kosztuje do grosze. To w skali państwa to jest naprawdę maleńki wydatek. I wtedy przy pomocy tej kamery każdy internauta mógłby zerknąć, jak liczy się głosy w danym lokalu wyborczym. Przy jednym stole to nie jest żaden wydatek. I ta poprawka jest odrzucona. Absolutnie mowy nie ma, żeby ją wprowadzić. No to co to potrzeba? Jakie konkluzje? Że no właśnie, nieważne kto jak głosuje, ważne kto głosy liczy i w jaki sposób. Proszę Państwa, więc to są rzeczywiście, stoimy przed takimi wyzwaniami. No, ci ludzie, jak nam się wydaje, zrobią wszystko, żeby tej władzy nie oddać i do tego mają gigantyczny aparat, a można powiedzieć, czonem tego aparatu są ich media. Wcześniej, Państwa, no jakżeż można wierzyć rządzącym, że oni nic w tej sprawie złego nie robią? Przecież to jest marginalna telewizja, tłumaczą nam, bez znaczenia. I dwa lata trwa brutalna batalia o to, żeby w kraju katolickim jedno miejsce na multipleksie taka telewizja uzyskała. Proszę Państwa, próbowano to robić wszelkimi metodami, ale wystraszono się tego wielkiego wsparcia społecznego. Gdyby tych marszów nie było, protestów, listów, to absolutnie byśmy zostali zepchnięci do narożnika. To było wielkie osiągnięcie. Są także inne media, ta sfera się poszerza, ale tutaj są, no jest cała prawda, całą dobę, tak? Olbrzymia telewizja, jest telewizja Polsat, wreszcie media publiczne, które już bez żadnych zahamowań atakują opozycję no wyjątkowo ostro. Więc to niestety jest problem, dlatego próbujemy jakoś to obejść takim bypassem i próbujemy spotykać się z Państwem. No, ja wiem, że nie jest zawsze łatwo, no, ale i będziemy te spotkania powtarzali, miejmy nadzieję, że te informacje, które przekazujemy, jednak do Państwa dotrą. Dziękuję bardzo. A gdzie są sedwele doliczenia głosów? Czy prawdą jest, że są w Moskwie? Proszę Państwa, ten wątek był badany, sam pytałem o to przedstawiciela biura wyborczego. Otóż jest tak, że ten zasadniczy serwer jest jednak w Polsce. Natomiast tak zwany rezerwowy, gdyby się ten uszkodził, jest wynajęty od firmy, która także jest w Polsce, tylko większościowym udziałowcem jest podmiot rosyjski. Natomiast PKW twierdzi, że z tego rezerwowego do tej pory nigdy nie korzystają, że bazują na swoim. Natomiast proszę Państwa, my jeżeli dojdziemy do władzy, to w oczywisty sposób to ukrócimy. Proszę Państwa, sprawdzenia tego, wtedy oni będą się pali to sfałszować. Bo jeżeli będziemy mieli dokument z każdego lokalu wyborczego i sobie sumujemy to na poziomie gminy, powiatu i województwa, a później kraju, to będą bali się, cokolwiek chcemy przygotować zarówno członków komisji, a tam, gdzie nie ma członków, no to osoby, które delegujemy, ba, nawet nasi kandydaci z rezerwy, nie ma innego wyjścia. Jeżeli tego nie przypilnujemy, to naprawdę może być tak, że wygramy, a okaże się, że PKW po zastanowieniu ogłosi, że jednak tamci mieli 50 tysięcy głosów więcej.
Janusz Kołodziejski. Panie doktorze, mam pytanie, czy przez te ostatnie afery i tajemnicze samobójstwa, różne zdarzenia gospodarcze, poprzez zabiegi socjotechniczne obecnie sprawujących władzę i mediów mętnego nurtu, te działania nie obniżają wrażliwości społecznej i nie zwiększają przyzwolenia na takie działania i nie obniżają takiego zachowania bardziej obywatelskiego naszych rodaków? To jest pierwsze pytanie. I jeżeli przejmiemy władzę, dzisiaj spotykamy się w niedzielę, wiele naszych żon czy dzieci czy z rodzin jest zatrudnionych w trakcie dnia, gdzie można by spędzić dzień na wycieczce z rodziną czy w inny sposób, muszą pracować. Czy jeżeli dojdziemy do władzy, Prawo i Sprawiedliwość zastanawia się nad tym, że niedziela będzie dniem ustawowo wolnym od pracy i według pana doktora wiedzy ekonomicznej, jakie byłoby przełożenie na ewentualną sytuację gospodarczą Polski i ewentualny wzrost zatrudnienia, jeżeli niedziele były dniem wolnym od pracy? Ustawę. Od niedawna jestem oficjalnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko prezydenta Grudziądza w nadchodzących wyborach. Ja może nie tyle pytanie, ile korzystając z tego, że mamy okazję spotkać się z panem i z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości na tych najwyższym szczeblu, odnosząc się do tego wszystkiego, co pan mówił, to znaczy żartobliwie można powiedzieć, że po wygranej Prawa i Sprawiedliwości, czego sobie tu wszyscy życzymy, najszybciej da się naprawić bez wątpienia jedną rzecz, to znaczy media, które od następnego dnia zaczną działać tak, jak pan powiedział, to znaczy zaczną patrzeć na ręce nie opozycji, a władzy. To się da zrobić najszybciej. Natomiast wracając do tej serii afer, tego wszystkiego, co wydarzyło się ostatnio, ja szczerze mówiąc nie patrzę aż na to z takim pesymizmem. Ja sądzę jednak, że erozja w poglądach Polaków, która została tym zapoczątkowana, ona już się zatrzymać nie da. To wydaje się, jak sądzę, rządzącym, że oni zrobili kolejny myk i ludziom coś mówili i tak dalej. Pamiętajmy, że rewolucja orbanowska, ona się dokonała tak naprawdę niemal 2 lata po tych słynnych swoich taśmach i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że u nas też tak będzie. Natomiast patrząc z perspektywy tych zbliżających się wyborów w jesieni, mamy nadzieję, że być może na jesieni będziemy jeszcze raz mieli się okazję spotkać, wtedy postaramy się, żeby ta sala była pełna. Ale chciałbym powiedzieć, że i namawiać do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie rezygnowało z demokratycznych form uprawiania polityki, ale niekoniecznie w parlamencie. Ponieważ to, o czym tu kolega mówił, na ulicy też się dzieje demokracja. To są metody demokratyczne. Organizowaliśmy takie i one są niezwykle skuteczne. Ja myślę, że powinniśmy w następnych miesiącach, szczególnie właśnie od września, na jesieni, pod tym kotłem tej społecznej erozji palić, czyli powinniśmy się zbierać, manifestować, powinno być nas widać, bo jest to nam potrzebne tutaj na każdym szczeblu, żeby z tym przekazem docierać. I tutaj bym apelował do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość oprócz wotum nieufności, prawda, czy innych form, z których korzysta, również odwołało się do społeczeństwa i jakby podpaliło pod tym piecem tego społecznego niezadowolenia, tego, że ludzie wreszcie zobaczyli, z jakimi ludźmi mamy do czynienia, bo pewnie, że język nie jest najważniejszy. Ale też nie jest prawdą, jak oni twierdzą, że wszyscy tak mówią. Wszyscy tak nie mówią. Na szczęście wszyscy tak mówią. Jest problem. I w związku z tym myślę, że społeczeństwo zobaczyło, jak marni ludzie nami rządzą. I to przekonanie i musimy w ludziach, także apelowałbym bardzo o wspieranie nas z tego centralnego szczebla, bo my tutaj na dole będziemy się oczywiście organizować, staramy skupiać wokół siebie jak najwięcej środowisk i tak akurat w Grudziądzu nam się udaje, natomiast z góry apelowalibyśmy o takie trochę palenie pod tym piecem tej społecznej erozji, jeśli chodzi o postrzeganie władzy i o to bym chciał tutaj w imieniu Prawa i Sprawiedliwości również, które reprezentuje w tych wyborach, zaapelować. Krzysztof Kosiński, Radny Rady Miejskiej, Klub Prawa i Sprawiedliwości Ruchu dla Grudziądza. To taki klub stanowimy w Radzie Miejskiej w Grudziądzu. Już od wielu lat współpracujemy razem, także idziemy razem do wyborów.
w tym roku w wyborach samorządowych. Szanowny panie pośle, ma pan u mnie, powiem tak oficjalnie, 100% wiarygodność według tego, co pan mówi, w tych wszystkich przedstawionych informacji, ale z wielką troską pochylam się nad przyszłością Polski, tego kraju, ale też nad przyszłością prawdy, która powinna dotrzeć do ludzi. Podkreślił pan też w swojej wypowiedzi rangę i istotę wagi mediów. To, co na co dzień widzimy w telewizji, zarówno publicznej, jak i prywatnej, no niestety w klasyfikacji, w statystyce porażające zdecydowanie, zdecydowana większość to niestety, ale krytykanci PiS-u, krytykanci jedynej, tak jakbym powiedział, partii opozycyjnej, jedynej w zasadzie na dzień dzisiejszy czytelnej alternatywy. To jest przygniatająca, miażdżąca większość najemnych komentatorów politycznych. Trudno jest z tego wszystkiego wybrać cokolwiek przeciętnemu Polakowi, który często jest zapracowany w różny sposób, resztkami sił osiąga jakieś dochody, żeby ratować rodzinę, nie ma czasu, żeby pomyśleć, martwi się o swoje zdrowie i tak dalej. Nawiązuję do jednej rzeczy. Co dzisiaj jest Polsce potrzebne? Co jest dzisiaj Polsce potrzebne? To, aby do każdego Polaka dotarła przejrzysta, czytelna informacja o prawdzie. W szerokim pojęciu, o tej, która się dzieje u góry, ale także o tej, która dzieje się tu, na dole, w mieście Grudziądzu. Prawda. Jest potrzebna prawda. Wiemy bardzo dobrze z perspektywy, z historii czasu, jak ważną, istotną rolę odgrywała kiedyś bibuła solidarnościowa. Słuchajcie państwo, gdyby nie było tej bibuły solidarnościowej w sposób systematyczny, docierającej do różnych środowisk, nie mielibyśmy żadnego efektu w polityce. Dzisiaj kardynalną rolę w najbliższym czasie będą odgrywały media i niekoniecznie telewizja, niekoniecznie to, co widać i słychać, ale zwykły papier. Bardzo dobrze przygotowany papier. Ja uważam, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość musi prawie wszystkie pieniądze oddać, ja powiem tak przenośnie, na to, aby dotrzeć z tą prawdą do ludzi, do Polaków. I to musi się dziać zarówno u góry, ale przede wszystkim na dole. Te dwie rzeczywistości muszą być spójne ze sobą. Dlatego uważam, że tak jak i w Grudziądzu, być może z polecenia właśnie struktur zewnętrznych, nadrzędnych i tak dalej, z powierzonych w pewnej części środków, powinny być wydawane systematyczne biuletyny informacyjne o tym, co dzieje się w pewnej części u góry, w sposób rzetelny i obiektywny, ale też o tym, co dzieje się tu na dole. Jeżeli tego nie dokonamy, to nie będziemy mieli żadnej szansy uporządkowania wiedzy Polaków. Dziękuję. To już skończyłem. Ja się tu przedstawię jako sympatyk, ponieważ nie jestem działaczem, ale sympatykiem Prawa i Sprawiedliwości. Parę spraw takich organizacyjnych. Na temat frekwencji, no nie wiem, jak sprawa wyglądała z zawiadamianiem, to już organizatorzy muszą na to odpowiedzieć. Ja osobiście to w niezależnych, w portalu Niezależna dowiedziałem się, że takie coś jest organizowane. Tam był spis wszystkich miejscowości i wszystkich tych, którzy jest sprawa i sprawiedliwości. Tak, jedzie, tak. Do Nowego Miasta właśnie. No ja nawet z przerażeniem szukałem i tego Grudziądza nie znalazłem. Na początku, a już było województwo kujawsko-pomorskie, wreszcie, prawie pod koniec. No tam byli na końcu europarlamentarzyści i zostało... Najważniejsze, że to było. Druga sprawa, to jest też taka, ja tutaj od czasu do czasu bywałem na tych spotkaniach w klubie NOTU. Jak ja sobie podsumowałem, no to należy i ten Grudziądz zaliczyć do tych miast jednak, no ja nie wiem, statystyki nie znam dokładnie, no ale jak powiem, że w 100 największych miastach w Polsce, to na pewno się nie pomyli. Więc apeluję o więcej takich spotkań, no i oczywiście tutaj to, co wspomniałem, no nie można się dziwić, że jest mało ludzi, skoro ja też nie słyszałem, ja telewizję kablową słucham na ogół, no mogłem coś przeoczyć, ale nie słyszałem. Teraz jeszcze sprawa taka innego rodzaju. Jest pan posłem PiS-u i mam nadzieję, że ma pan jakiś dostęp do ucha prezesa.
A jeżeli nie bezpośrednio, to chociaż pośrednio, bo ja nie mam żadnego. Jestem członkiem Komitetu Politycznego. Prosiłbym, żeby pan niektóremu ze sprawy przekazał. Mam nadzieję, że pan tu z tych spotkań, bo wiem, że jeszcze w innym mieście pan ma spotkanie, coś na ten temat. Tak, będziemy robili sprawozdanie. No, jakie sprawozdanie? Co mnie denerwuje? Jako emeryt, no więc mam trochę czasu, chociaż wydaje mi się, że zawsze za mało, ale staram się oglądać te media, ostatnią Republikę, ale również od czasu do czasu. Zapraszam jutro o 8 rano będę. Republice? No czasem i inne. I na przykład, dam przykład, bo co mnie tutaj razi, że do telewizji, do tych spotkań, ja się zgadzam, że tam ci przedstawiciele PiS-u są bardzo ostro atakowani, ale zauważam, że niestety nie wszyscy się nadają do tego. No bo to trzeba umieć, to trzeba być wygadanym, trzeba umieć ripostować, a nie to, że ktoś nawkłada, jak to się popularnie mówi, nawkłada, a ten siedzi potulnie, bo on się nie może dorwać do głosu, a jak zabierze głos, to mówi na inny temat. A jakie to jest odczucie? No, że widzowie, a no tak on miał rację, ten powiedzmy tam Iksiński z jakiejś partii, bo ten z PiS-u się nie bronił. No jeżeli ktoś się nie nadaje, to nikt się nie pcha, tak prosto mówiąc, na ekran, ale przecież wśród stu paru członków Prawa i Sprawiedliwości, 150 kilku posłów senatorów, no i jeszcze senatorów dodając, no to chyba znajdą się tacy elokwentni. Ja wiem, że na przykład pan Jacek, ja nie wnikam w jej kompetencje i w jej uwarunkowania, to od tego, co decyduje prezes i pozostali, ale jeżeli ja słyszę występ wykształcenia, wiem, że pan poseł również, no chyba tych ekonomistów jeszcze tam jest więcej, no może by bardziej takiego wygadanego gdzieś tam wrzucić do tej telewizji czy do Sejmu, bo to, że ktoś jest wiceprzewodniczący, bardzo dobrze, no ale jeden może być pana ławę. To właśnie to była już taka retransmisja, bo ten drugi TVN24 oglądam, bo tam sprawy zagraniczne są ciekawe. I tam jest pan Hoffman, jest pan Halicki i Halicki zaczyna mówić, że wy chcecie państwa policyjnego. Przecież bzdura to jest. Ale pan Hoffman starał się przykrzyczeć pana Halickiego. Ja wiem, że on się wtrącał, ale to do mnie tam doszło, ale to nie musiało do każdego dojść. Coś tam wspomniał, że a to chodzi o tę redakcję, że nasłano tam tych ABW i tak dalej, nie? I prokuratury. Ale on powinien odczekać i wtedy, bo ten prowadzący daje głos. Pan coś powie, pan. Nie, później jak już on dochodzi do głosu, to on już na ten temat nic nie mówi. Więc jak ktoś nie dosłyszał, że on w ogóle coś powiedział, no tak, no to ma rację, bo tak było. Więc wygrać wybory, no żeby rządzić i tak dalej. No ale to nie może się na tym skończyć, na stwierdzeniu. Bo ja uważam, że w tej chwili jest taka sytuacja. Wśród starszych osób to wiadomo, jak to jest. Starsi ludzie są konserwatystami. Więc ci, którzy byli za PiS-em, co oni... Tam chyba na Nowogrodzkiej nie do końca dojrzał tę odległość i wyznaczył takie godziny. Bardzo państwa za to przepraszam. No właśnie, mam nadzieję, że w ciągu tam godziny z okładem dojadę. Proszę państwa, więc po kolei spróbuję do tego wątku. No przede wszystkim chciałbym życzyć wszystkim tym, którzy w kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego wystartują spod szyldu Prawa i Sprawiedliwości, czy przy wsparciu Prawa i Sprawiedliwości sukcesów. Na pewno będziemy ten proces wspierali, będziemy uczestniczyli w spotkaniach, na pewno także będą odpowiednie wydawnictwa, o których tam pan także wspominał tak nawiasem. Ta afera jest doskonale opisana, jest gazeta, ona za chwilę do państwa dotrze.
już zrobiona z treścią tych rozmów, z komentarzami, z wystąpieniem Szczerskiego, z wystąpieniem naszego prezesa. To wszystko do Państwa dotrze, więc na pewno w tym procesie będziemy uczestniczyli. Szanowni Państwo, no Pan tutaj najwięcej wątków poruszył, no przede wszystkim ten udział nasz w programach, różnego rodzaju programach publicystycznych. Proszę Państwa, to nie jest łatwa rzecz. Otóż niestety w większości tych programów publicystycznych to jest mniej więcej 5:1 albo 6:1. To jest bardzo często właśnie wszystkie partie na reprezentanta PiS-u i jeszcze do tego nieprzyjazny dziennikarz. W takiej sytuacji bardzo trudno się rzeczywiście rozmawia, bo Pan zwrócił uwagę na ten mechanizm, że często poseł Prawa i Sprawiedliwości nie ustosunkowuje się do zarzutów, które zostały podniesione. No, proszę Państwa, jeżeli się ma minutę albo półtorej minuty, a wszyscy po kolei tego posła czy tę posłankę zaatakowali, no to trzeba by mieć przynajmniej, no nie wiem, ze 4-5 minut, żeby spróbować do każdego wątku się odnieść. Na to dziennikarz nie pozwala. Zresztą bardzo często jest taka metoda, o ile poseł rządzącej koalicji może się wypowiadać po zadaniu pytania bez żadnego przerywania, to poseł Prawa i Sprawiedliwości, co otworzy usta, dziennikarz zadaje następne pytanie. Albo ktoś z gości mu przerywa. To jest szalenie trudne, bo to wybija z rytmu, więc proszę nie wziąć to pod uwagę. No najlepsze są rozmowy jeden na jeden, no ale bardzo rzadko do takich rozmów jesteśmy zapraszani. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o te wątki ekonomiczne, to w klubie mamy sporo osób i one publicznie zabierają głos, więc to nie jest tak, że to jest sprowadzone tylko do jednej osoby. Poruszył Pan wątek również młodych ludzi. Proszę Państwa, rzeczywiście, to znaczy z badań opinii publicznej wynika, że w tych rocznikach 18-24 poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo wyraźnie wzrasta. Ale po wyborach do Parlamentu Europejskiego obserwujemy również inny proces. To jest zainteresowanie młodych ludzi, na przykład Korwin-Mikke. To jest nieprawdopodobna historia, bo przecież sam Korwin-Mikke jest w polityce, można powiedzieć, od zawsze. A media te głównego nurtu coraz więcej dają mu czasu i pokazują go jako człowieka, który do polityki przed chwileczką wszedł, jakiego takiego świeżego człowieka, bo zdają sobie sprawę, że jeżeli on będzie rósł w siłę, to odbiera głosy właśnie nie komu innemu, tylko Prawu i Sprawiedliwości. I tak. Więc proszę Państwa, jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować za możliwość spotkania z Państwem. Przepraszam, że ta formuła jest taka, że wygląda na to, jakbym wpadł tutaj po ogień i dalej wypadał. Mam nadzieję, że przy następnych spotkaniach będę już mógł z Państwem porozmawiać dłużej. Bardzo proszę, żebyście Państwo tymi refleksjami podzielili się ze swoimi znajomymi, sąsiadami, także rodziną. Dotrą do Państwa odpowiednie publikacje. Mam nadzieję, że tego rodzaju spotkania będziemy kontynuować. Dziękuję bardzo za to spotkanie, za możliwość rozmowy. Dziękuję bardzo Panu posłowi za przyjazd do Grudziądza, za rozmowę. Myślę, że rzeczywiście sporo rzeczy nowych żeśmy usłyszeli, którymi powinniśmy się dzielić wśród swoich znajomych i rodziny. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.